Cześć, z tej strony CTSG. Tak jak widzicie, właśnie rozpoczynam czwarty rozdział gry Portal 2. Rozdział ten nazywa się Niespodzianka. Jeśli nie oglądaliście poprzednich odcinków, albo jeśli macie niedobór magnezu, to przypominam, że rozdział nazywa się tak dlatego, że GLaDOS dowiedziała się gdzieś, że zbliżają się nasze urodziny. Potem udało jej się znaleźć dwoje ludzi o naszym nazwisku, mężczyznę i kobietę, czyli najprawdopodobniej oczywiście rodzice. No i twierdzi, że teraz ich nam przedstawi, także zmierzamy do kolejnego pokoju, bo jestem bardzo ciekaw, co teraz się stanie. Initiating surprise in 3, 2, 1. I made it all up. No, czyli stało się to, czego mogliśmy się wszyscy spodziewać. Oh, come on. If it makes you feel any better, they abandoned you at birth. So I very seriously doubt they'd even want to see you. Czyli będziemy musieli najprawdopodobniej zrobić takiego zygzaka. Do tego będziemy potrzebować dwie kostki. No i mamy dwa dozowniki. No dobra. Wieżyczka jakaś tam sobie jest. Ja w sumie nic tu więcej ciekawego nie widzę. Tu jest sobie jakaś platforma, więc sobie tam od razu przejdziemy. No, jesteśmy tu bezpieczni za wieżyczką. O. Mamy przycisk. A. No dobra. Czyli będziemy musieli to jakoś zablokować, będziemy musieli coś tam podłożyć. Może tą ścianę można jakoś tam wykorzystać. Lub gdzie? Nie wiem, tu się w sumie jedynie przecina. Zobaczmy, jak to zadziała w ten sposób. Jedna się. O! Oby się zablokowały, czy nie najgorzej. Oj, chyba jedna się jednak straciła. Bo tylko jedną. Drugiej tam nie widzę, więc sobie wrócimy spokojnie. Jeszcze raz to aktywujemy. No, pięknie. O cholera. Gdzie jest teraz pierwsza kostka? Kurde. Czy naprawdę musi tak być? Czy mogę gdzieś sobie po prostu wyjrzeć? Dobrze. Bezpieczni cali. Otworzę sobie teraz portal, przejdę do laseru. Tak. To teraz tylko nie wiem, jak się przydostanę tam tak daleko. Też portalem? Czy ta wieżyczka mi tam zaraz sprzątnie? Aha, tyłem znowu spróbujemy wejść na cwaniaka. Nie, to w ogóle nie ma. A, chyba. Chyba, że zrobimy coś takiego. No właśnie, smażymy tą wieżyczkę z tej strony. No dobra, i mamy spokój. Teraz możemy sobie odblokować wyjście. I to już pewnie będzie koniec. I feel awful about that surprise. Tell you what. Let's give your parents a call right now. Aha, most możemy pewnie sobie użyć. Prawie spadłem. Oh, that's sad, but impressive. Maybe they worked at the phone company.
No dobrze. Jak widać, powoli ten poziom trudności jednak rośnie. Nie jest może aż tak tragicznie, jakby się może było spodziewać, bo się spodziewałem, że naprawdę będzie bardzo trudne. Hey, how's it going? I talked my way onto the old nanobot rebuilding the shaft. They are really small. So, oh, I know, Jerry. No, I'm on a break, mate. I'm on a break. Ah! Just hang in there for five more. What, Jerry? You can't fire me for that. Yes, Jerry. Or maybe your prejudiced worksite should have accommodated a nanobot of my size. Thanks for the hate crime, Jer. See you in court, mate. Anyway, look, just hang in there for five more chambers. Pięć kolejnych pokoi testowych, więc no, chyba tyle jesteśmy w stanie przeżyć. Well, you know the old formula. Comedy equals tragedy plus time. And you have been asleep for a while, so I guess it's actually pretty funny when you do that. O, tu mamy jedną, tu mamy drugą. O, trzecie już mam od razu na wierzchu. O, to widzę, będzie dużo zawijasów w tym pokoju. Spróbujemy sobie doskoczyć, nie da się. Więc weźmiemy pierwszą kostkę optyczną. Jak to ją nazwaliście? Pryzmat. A, tam można sobie normalnie wejść. Tak jak wspominałem, na tą kostkę mówiliście pryzmat, ale mi chyba bardziej będzie pasowało określenie kostka optyczna. No dobrze, to chyba jedyne co tu możemy zrobić. Tu innego zastosowania tej kostki nie widzę, nie możemy jej wymierzyć na żadną ścianę. Nic takiego, jakaś wnęka. No dobra, chyba nic tu jednak nie ma. No, po pierwsze kamera wypad, a po drugie tu mamy normalny portal, więc sobie doskoczymy do tej kostki, co tu była. No właśnie. Byłem spadłem znowu. Tylko teraz pytanie jest, jak my tu się możemy dostać. Nie, będziemy się musieli jakoś wyrzucić skądś stąd. A, tu mamy te narzędzie do skakania. Nie bardzo wiem z kolei, jak tam się możemy dostać do tego narzędzia śmiesznego. No to tu nam raczej nic nie daje. A właściwie daje, bo przecież możemy sobie w tak wyskoku otworzyć portal i wybić się z tego tutaj, prawda? Tylko nie wiem, jak to zrobimy z kostką, bo z kostką ja tam muszę wskoczyć. No mniejsza, spróbujmy. Dobra, spróbujemy coś dziwnego. Ho! O kurde, udało się nawet. Fajne. To było takie bardzo zręcznościowe. W portalu jedynce raczej nie... Wszystkie elementy były takie czysto logiczne, nie było nic takiego fajnego zręcznościowego. Także to mi się całkiem podobało. To najlepiej, żeby ten portal był tak. Aaaa! Dobrze, że ta wiązka od razu nie zabija. Dobra, czyli już potrzebujemy tylko tej kostki, tak? Tą kostkę pewnie też zdobędziemy w podobny sposób jak przed chwilą. No, wybijemy się stąd normalnie. O, dokładnie. Nie doskoczyłem oczywiście. Zaczniemy od wypalenia wieżyczek oczywiście. I przycisk. No, jeszcze tam musimy doskoczyć, ale to już raczej nie będzie problem. Gdzie to tutaj? Jeszcze wyskok. No, jesteśmy.
I thought about our dilemma, and I came up with a solution that I honestly think works out best for one of both of us. No, według zapewnień Whitley'a, czy jak nie tam, strasznie dziwne imię. Jeszcze nam zostały 4 komory do przejścia. Tylko nie wiem, jak to będzie wyglądało. To jest 20 z 22. O, cholera. Grubo. Mamy 3 różne lasery. 2 dostępne kostki. Nieważne. 2 dostępne kostki i musimy to zaprowadzić. Tutaj. Musimy to zaprowadzić tutaj. No to. Aha, no tak. 2 kostek użyjemy normalnie. A ten środkowy będzie portalem, tak? Dobrze myślę? Nie, to tak nie będzie. Myślę, żeby to potrzebowało do wszystkiego portali. Dobra, zaczniemy od czegoś takiego. A, myślałem, że jakiś sprytny trik znajdę. Czaję. Chyba. Nie jestem pewien, czy czaję. O, patrzcie, jak pięknie. Znowu jakaś muzyka gra. W ogóle nie wiem, czy ktoś z was doszedł do tego, co to jest za muzyka, o co w tym chodzi? To chyba nie jest takie po prostu kręcące się to coś, prawda? Tylko coś bardziej konkretnego. No i dobra, i ten będziemy musieli ustawić tak na środku, na wprost tego portalu, żeby wpadał prosto w to zagłębienie. No dobra, to nie było takie najtrudniejsze. Tam się po prostu jakaś muzyka teraz wygenerowała. Strasznie mnie to ciekawi. Czy to jest jakiś easter egg, czy to do czegoś prowadzi? Jeśli wiecie, to piszcie mi koniecznie, no nie w komentarzach. Po raz kolejny przypominam, nie wpisujcie spoilerów w komentarze, ale jeśli byście mieli rozwiązanie tego zagadkowego czegoś, tej zagadkowej muzyki, to możecie mi wysłać w wiadomościach prywatnych. I think these test chambers look even better than they did before. It was easy, really. You just have to look at things objectively, see what you don't need anymore, and trim out the fat. Gadu strasznie dużo gada. Ja już powoli przestaję w ogóle przykładać jakąkolwiek uwagę do tego, co ona mówi. I've got a surprise for you after this next test. Not a fake tragic surprise like last time. A real surprise with tragic consequences. And real confetti this time. The good stuff. Our last bag. Part of me is going to miss it. But at the end of the day, it was just taking up space. No i to jest dosyć zagadkowe, bo... Chwila. Bo na pewno będziemy musieli zablokować kostkę przed spodaniem, prawda? Tutaj w tym miejscu. Z tym, że nie za bardzo rozumiem, jak... tędy może. W sensie, no w ten sposób, dobra. Dobra. Rozumiem w takim razie. What's going on? Who turned off the lights? Hey, buddy! I'm speaking in an accent that is beyond her range of hearing. Look, metal ball, I can hear you. Run! I don't need to do the voice. Run! Och, cholera, co się dzieje? Dobrze biegnę. O, achievementa dostałem. Także już teraz na pewno wiecie, że gram po raz pierwszy.
quick word about the future plans that I've got in store. Nie wiem, czy on biec, czy szukać easter eggów. Biegnę, biegnę. Nie, tędy. O, jakie słodkie. Tu oczywiście musimy gdzieś spaść. Oczywiście. No i co, koniec znowu? Nie chce mi się wierzyć, żeby to był koniec rozdziału. No, nie jest, na szczęście. 48. Ciekawe, co oznacza tu zagadkowe 48. Kusi mnie, żeby gdzieś tu poskakać, poszukać jakichś ukrytych pomieszczeń. Wow, 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 wow. Gdzie? Gdzie? Dobrze, pytanie. Oj, sorry, nie chciałem. Pytanie jest takie, gdzie mam ten portal rzucić? O, chyba widzę. Tak, tutaj. Weźmiemy wieżyczkę sobie na pamiątkę. Może się kiedyś na coś przyda. No, całkiem spoko. Lecimy dalej. Wieżyczka, kurde. Uważaj sobie. Popraw się jakoś. No, popsuło mi się. No nic. No i teoretycznie to mogę wejść, tak? A nie, nie mogę, ja spadłem. A może sobie rzucimy gdzieś tam po tym portali i wrócimy do tego pomieszczenia. No nie patrzcie tak na mnie, patrzcie mnie. Wow, 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 wow. Popsuł mi się tam portal. Szkoda. Od robota do robota. Taka to robota. O, no i niestety mam już rozdział 5. Więc na tym kończę ten filmik. Chcę go szybko na YouTube'a i myślę, że zaraz zacznę robić kolejny. Jakieś krótkie te rozdziały, przyznacie chyba sami, co? No nic, do zobaczenia już niedługo, dzięki za uwagę, cześć!